Rzeczywistość Trzech Króli na Świętym Wieczorze. Spotykamy się po raz 26. I może warto zatrzymać tę świąteczną atmosferę na dłużej. Na pewno warto pielęgnować tradycję, bo cóż znaczy naród bez historii, tradycji i rodzimych obyczajów. A to, że ci, co wyrośli na tej tradycji naszej tutaj gminnej, to widać na sali i w zespołach. Dziś mogę tylko podać jako przykład, że przed laty Wiesiek Tymiński z Tymian Gbuci grał króla Heroda, a obecnie gra jego córka. Martyna Sikorska, która od najmłodszych lat grała, śpiewała i występowała w naszych zespołach i śpiewała kolędy, dziś kultywuje tę piękną tradycję w Liceum Wysokim Mazowieckim. A dzisiaj ze swoim zespołem i opiekunem do nas. Witam i dziękuję wszystkich kolędników, starszych i młodszych. Również witam ich opiekunów. Dziękuję wszystkim gościom niezawodnym za przybycie. Mazowieckiego pod kierunkiem pana Jerzego Wojciechowskiego. No i wcześniej wspomniana przez pana dyrektora Sylwia Sikora wraz ze swoimi kolegami. Zachorować. No ale jak ja te kozie wylekować, to gdzie pana gospodarz dużo pieniędzy go stoi. Co jej się stało, co jej się zgubiło, no? Może jej się zatwardziło? Może by jej zrobić no telewotywę? Ale ona ma te dłużko krzywe. Może by jej zrobić oddychanie na chętnie stawanie. Panna porodziła niebieskie dzieciątko, człowie położyła mały pan kolątko, aż te rzecz się dają na murkarka kraju. Pełne wiary i pełne radości w dzień.
wdzięczne na zawsze za cuda miłości. Święty czas, to radosny czas. Zobacz, ile serca jest w nas, gdy w kręgu świąteczny wirują dziś. Nasze nadzieje na nowe dni. No, czemu ona tego tej w Czyżawie tej masarni nie oczyści? Tam od sznur, od szczurów aż się hoi. Jak oni dla pana masaż, no, wątchowe siekli, to mu nogawko kiełbaski ciekli. No, jaśnie kościsto. Yes. Dzisiejsze kolędowanie dobiegło końca. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim zespołom, które dzisiaj wystąpiły. Państwu za to, że tak wspaniale bawiliście się wspólnie z występującymi. I chciałabym poprosić pana starostę, jak również pana dyrektora Romana Świerżowskiego do wręczenia pamiątkowych dyplomów. Milenie tej dzisiejszej naszej uroczystości. Rzadko mamy okazję, by tak wspaniała dziewczyna, Miss, gościła w naszym ośrodku. Jeszcze raz dziękując, chciałem przekazać pani medal pamiątkowy z okazji 25. spotkań koledniczych, który obchodziliśmy w ubiegłym roku. Niech będzie pamiątką pani pobytu w Boguta. Dla mnie to była ogromna przyjemność móc tutaj razem z państwem kolędować i przysłuchiwać się tym wspaniałym wykonaniom. Dziękuję serdecznie i jest mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że za rok również będę mogła, jeśli nie współpracować z państwem, to chociaż przyjechać i obejrzeć. Dziękuję.